Cześć wszystkim, znowu poniesiałem czcionka Majui. Dobra, dzisiaj będzie na pewno odcinek gadania, więc zacznijmy nie od tego, co mamy w twierdzy, zacznijmy od tego, co mamy poza twierdzą. Kontynuacja wątku uciekłego zbiega smoka. O, nasz przyjaciel, stary pierdziel. こいつは大事な修理部品なんだ。こいつの到着を待ってる客がいるんだよ。横流しなんかできるか。第一お前さんとこの紹介は前に仕事をすっぽかしたことがある。信用できないんだよな。金はこの場でちゃんと払うと言ってるだろうが。何度も言わせるんじゃねえよ。商売の邪魔だからさっさと消えてくれ。 Wszędzie człowieka chcą zrobić w bambuko. Thank you.
No to musiało być niespotykane widowisko. Zostawiasz na chwilę wóz, wracasz, a tam smok. Joo-chan, itai dou yatte? Oi, jii-san! 北の方で取れた薬草を売ってくれるっていうのはあんたかい? そこでじっとしてな、ジョーちゃん。 すまんな。その薬草はもう売り切れたんだ。なんだ。じゃあ他の薬草でもいいから売ってくれないか?すまんが先を急ぐんでな。大事な荷を届けないといけないんだ。 野宿になってしまいそうだな。嬢ちゃん、どこかに向かう予定なのか? そりゃ腹も減ってるだろうな。 Stary pierdziel potrafi zamienić to w żart. ところで野宿するが、嬢ちゃんはそのままそこで眠ってていいからな。ありがとう。ところで嬢ちゃん、名前は何て言うんだ? Dobra, jak się spodziewacie, nasze ścieżki prędzej czy później się skrzyżują. Dobra. Czy mamy coś ciekawego jeszcze do zrobienia? Tak, tutaj jest mini boss, którego na razie nie pokonamy. Tutaj, tak, są te kamienie. Tutaj jest ten duch. I generalnie chyba wszystko. Tutaj czegoś nie zrobiliśmy. A, 20 przeciwników trzeba pokonać. Kiedyś tam wrócę. Dobra, Kisnir nas zaprasza. Nadzieję, że nie do siebie, bo
To oznaczałoby tylko jedno. それでは仕事も普段通りとはいかないだろう。今週は物入れで少しでも金を稼がなくてはならなくて、何か良い稼ぎ口を知らないでしょうか。 それならばちょうどいい。馴染みの店が人手を探していてな。簡単なものづくりだが、寮がいるので臨時で手を借りたいと言っていた。その作業ならば家の中でも手掛けられるだろう。ゆっくり養生しながらとはいかないかもしれないが、それでも普段の仕事よりは負担が少ない。家族と協力してこなしていってほしい。 ありがとうございます。これで妻と子供に飯を食わしてやれる。よかった。では話をつけておくので、数刻後にまた訪ねてきてくれ。雇い主を紹介する。はい。今度ぜひ子供の顔を見ていってください。あ、どれだけ大きくなったのか楽しみだ。 いや、何、私も好きでやっていることだ。苦労など感じたことはないな。私も今は騎士団での務めがないから時間を取れるだけだ。一応兵たちとケイラなどは行っているがな。 No, domyślam się, że widok z domków na tej twierdzy musi być nieziemski. それでもやはり力になりきれないことも多いのだ。特に最近は喧嘩の仲裁の多さだな。皆も新しい土地での距離感をつかみかねているんだろう。何度も仲裁の要望が来る。片方だけが悪いことなど想像ない。よく話を聞かなければ仲裁も難しい。
今城塞は一つの集団としての手を成してきている。なんとか皆が住みやすいと思える秩序を作っていきたいな。それこそ移り住んできた身としては、フィアやアバロに余計な気苦労をかけたくないと思っているんだ。Co właściwie Fia robi przez cały dzień? そうか。私や騎士団の存在が住民の安心につながっていればよいのだが。まるで体験してきたように語るのだな。それが助け合っていくということなのか。どうやら私は一人で思い詰めすぎていたようだ。ありがとう。では互いに感謝の気持ちを忘れずにということだな。すまない、私はこれから少し用事がある。また今度ゆっくりと食事でもしよう。ねえ、次はまた手料理を振る舞ってもいいぞ。ねえ、myślałem, że właściwie to jestem zajęty codziennie, cały dzień. Dobra, dwie sprawy. Zapomniałem pierwszej rozmowy streścić. Katorit, to dziecko smok, które uciekło, doczłapało się do miasta, ale była głodna i nie miała skąd kupić jedzenia, ani co, gdzie się schować. Przypadkiem natrafiła na naszego przyjaciela, starego pierdziela, który tak i schowała się w jego wozie. Kiedy on ją zobaczył, postanowił, że ją bezpiecznie wywiezie z miasta. Tam było dużo ciekawskich oczu. A potem ją tak, dał jej coś do jedzenia i powiedział, że zawiezie ją na południe, gdzie powinna być bezpieczna. Tak, a teraz w sumie była sprawa z Kisnir. Pomagała jednemu gościu znaleźć pracę. I okazało się, że Kisnir też tutaj taką robi za policjantkę. Powiedziała, że trzeba ustanowić jakieś konkretne prawa, bo ludzie, mimo że są szczęśliwi, którzy przebywają do twierdzy, czasami się kłócą ze sobą, jest trochę starć między ludźmi. Więc tak, Avaro się zgodził, że tak, że powinny być jakieś prawa i poza tym, że tak, że jej powinna założyć jakiś rycerzy Night Squad, tak jak pracowała w Rigbel, którzy by pilnowali porządku. I w sumie tak podziękowali sobie nawzajem za pomoc i tak dalej, bla bla bla. Dobra, zapisujmy często, bo ktoś czeka przy bramie. Chyba wiem, co to jest. To chyba jakieś takie side questy. Zobaczmy. No, ふと思うことがあるんだけど。なんでしょう。今はケーラ中ですから、あまり長く話していると示しがつかないですよ。いいから聞けって。俺たちって留学騎士団だよな。もちろんです。でも今はこの城塞にいてさ、ギルシュ団長の指揮からも離れて、一体どこの所属になっちまったんだ。あの、フィロソファーに、フィロソフォーファーに、私たちはもともと、
カグリ三島各省の下についているのですから、所属も立場も変わらないのでは。まあいいか。所属なんて大したことじゃないよな。リックベルの住人もこっちに移ってきているんだし、やる仕事は変わらない。Chyba nie robi im różnicy, dla kogo służą. Sidoin to ste, tamiu, mamor. Nanimo kawaranai desio. Dobra, teraz dwóch żołnierzy, którzy przybyli z Kissing, się zastanawiali w sumie, komu służą. Ponieważ tak. Już nie służył Girsiowi, ale w sumie zawsze pracowali dla Kisnir, tak w oddziale Kisnir, więc czy właściwie ich się robota zmieniła, czy nie i bla bla bla. No i chyba w sumie doszli do wniosku, że w sumie ich robotą jest bronić ludzi, więc nic się nie zmieniło i bla bla bla. Dobra. Właśnie, czy mamy może dodatkowy niebieski dom? Blue House. Good Blue House. Potrzebujemy dwa razy Good Stone do tego. Zróbmy to teraz może. Good Stone. Yes. Refined Stone. Okej. Okay. Na razie tych rzeczy nie robię, bo ich nie potrzebujemy do niczego. Będę je robił, jeżeli będziemy coś potrzebowali. Dobra, Good Blue House. Powinniśmy móc ukończyć tutaj naszą formację. Dobra. To przeniesiemy tutaj pod nos Diethelma. Na pewno będzie się ucieszył, że ma pod nosem więzienia. Mamy kilka wolnych miejsc, ale nic na tyle ważnego, żeby tam stawiać. Bardziej mnie interesuje dużo wolnego miejsca, żeby nowe formacje stawiać. Good Blue House. Dobra. To nam dało 4 Twin Formation, czyli plus 8 do hit. To jest super, przyda się. Dobra, zapisujmy często. Czy coś jeszcze mamy? Chyba nie. Dobra, no to się myliłem, nie będzie odcinka całego gadania. Idziemy tutaj do nowego miejsca. Jakiś mamy tutaj cel? W sumie nie, tylko zbieramy rzeczy. Okej, okay. Dwugwiazdkowe coś. Jest wrażliwe na ogień. Tutaj też jest trzygwiazdkowe. Tutaj są zwykłe sylfy. Dużo rzeczy do zrobienia. Dobra, to tak. Po kolei, najpierw Avaro pójdzie tutaj, wślijmy też Diethelma, żeby szybciej poszło. Ich coś mogłoby wykończyć na odległość, może Diethelm to zrobi. Tutaj wyślijmy ciebie, tylko dajmy ci Capture Rope. Dobra, a poza tym Mikiu, Kisnir. Dobra, i Mikiu może. Dobra. Gdzieś chodził ten smok odporny na
pociski. Trzeba będzie na niego uważać. Dobra. Flame skin. Jak długo to tu było? Nie zauważyłem, kiedy ten dungeon się odblokował. Dobra, w każdym razie mamy to, co potrzebowaliśmy. Okej, okay, Mikiu. Tak. Wyślijmy tutaj Fiję. Będziemy chcieli łapać te cosie. Dobra, to tak, Mikiu może je pójść gdzieś tutaj. Tak. Runner się nie przyda, pozostali powinni być ok. Skille. Weź capture, tak? Dobra. I może jeszcze niebieski. Też weź capture. Zobaczymy, jak sobie dadzą radę z tymi harpiami. To cię będzie bolało. Więc oddaj też, ile będziesz w stanie. A, to są Spirit Huntery mają. Więc Yuiki dostaną po kości. Okej, okay, dobra. I tak nie żyjesz. Oddaj, ile będziesz w stanie. Dobra. Czy ty możesz teraz do tego strzelać? W sumie może podejść jeszcze trochę. Dużo ciekawych, dobrych rzeczy. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Te co się. Gargulce. Ich nie potrzebujemy, je możemy po prostu rozwalić. Jesteś w stanie to ściągnąć? Jesteś. To zrób to. Dobra, tutaj musimy zmienić strategię. Karyna, wycofaj się. Ty. Zobaczymy, jak tak to zadziała. Wejdź tutaj i zobaczymy, jak dobrze będziesz na nie polowała. Nieźle, chociaż troszkę oberwiesz w odpowiedzi. Mikiu, pomóż tutaj. Tak, ty masz snipe. Momencik, ile? Ile twój łuk ma zasięgu? Standardowo 3. Tutaj się ustawisz, to będziesz miał raz, dwa, trzy. Super. Idź tutaj. Dajmy jeszcze runner jako dodatkową obstawę.
Dobra, i czekaj sobie tutaj. Ty spróbuj złapać to coś. Kryta, kryta. Jeden hapc. Dobra. Może się za nami kiju. Czekajcie, to chyba ma wrażliwość na ogień. Tak. Tak, tutaj niestety mamy lepsze drzwi, które wymagają brązki. Więc sobie zapiszę tutaj, na razie ich nie otworzymy. Okej, to nie zada zbyt dużych obrażeń, ale damy sobie z tym radę. Tylko staraj się tego nie zabić, Fia. Dobra, idealnie. Broń się. Nie chcemy, żebyś to zabiła. Okej, kolejne wychodzą, bo może tutaj mają... Nie, tylko jeden siedział tutaj. Dobra. Kisnir. Ty złap to. Okej. I jeszcze tak. Ty weź capture rope i postaraj się to złapać. Tak lepiej. Dobra. I tak. Właśnie ty masz mining, masz. To weź mining. Dobra. Jeżeli weźmiesz swój Fire Tome, czy jesteś w stanie zadać mu jakieś obrażenia? Zajmij to pole, żeby on nie mógł się tutaj wejść i leczyć. Dobra. Dwadzieścia trzy razy dwa... Powinno przeżyć. Chyba, że to skrytujesz. Ach, idealnie. Dobra. Tyle. Dokończ to. Jor przyszedł z odsieczą. Siła, agility, wszystko co potrzebujemy od Jora. Dobra. Tutaj tego nie zbierzemy. Okej, peszek. Tutaj jeszcze... Dobra, jeszcze gdzieś są rzeczy do wykopania. Poszukamy ich.
Przeciwników już raczej nie ma. Dobra. Ej, ty, chodź tutaj. Może tak, Fia najpierw się ruszy. Teraz ty sobie tutaj wejdziesz. Tutaj w sumie nas oni już nie obchodzą. Mogą ewentualnie wsparcie robić. Dobra, poszukajmy jeszcze, czy znajdziemy ten ostatni punkcik. Dobra. Jest jeszcze jeden punkt na zieleninę. Tutaj. Dobra, zdecydowanie będziemy musieli tutaj wrócić, kiedy będziemy mieli brązki. Dużo rzeczy tu jest. Good stone. Fajnie. Good stone potrzebujemy do budynków obecnych, więc dobrze, że się wydrapiło tyle. Mam was gdzieś. Mamy ważne rzeczy do zrobienia. Fort extension. Drugie fort extension. Jej. なるほどな。暴ろ。暗かしにしておくからな。 Oho, ciekawe ile diet bierze za dniówkę. Ha, sześciopak za dniówkę. Dobra cena za tak wyszkolonego pracownika. Zobaczcie ile miejsca odblokowaliśmy. Dobra, tutaj... Momencik, zaraz to wszystko obczaimy. Tak, po pierwsze poprzynosimy was tutaj i ukończymy ten trójkątny, tą trójkątną formację. Tak, czy coś mamy już z tej, jeszcze z tej trójkątnej? Musimy coś dobudować. Building. Możemy dobry czerwony dom zbudować. Maksymalnie jeden. To ukończy nam jedną. Jeszcze potrzebujemy czegoś jeszcze, żeby zrobić dodatkowe. Chyba coś... Zdawało mi się, że coś było. Albo i nie. Dobra, czekajcie, a co mamy nowego właściwie jeszcze? Public Puffs. Fontanna, windmill.
i te rzeczy. Właśnie greenhouse możemy zrobić. Dobra, to zróbmy. Good greenhouse. Może też zróbmy już od razu. Dwa good clay. Szczęście mamy trochę tego. Nad yellow house jeszcze się zastanowię. Dobra. Gdybyśmy mieli jeszcze cokolwiek innego, to postawilibyśmy tutaj i to by nam łącznie aktywowało cztery te formacje. Momencik. Ta formacja co nam daje? Siła i inteligencja, więc plus 4 do tych statów to byłoby fajnie, ale wygląda na to, że nie. Dobra, co dawała nam linia za to? Column Evasion 2.0. Dobra, to tak, to postawimy tutaj. Mamy więcej rzeczy z tego, zapomniałem. Najpierw good, green, green, green. I to też nam da kilka. Znowu zły przycisk. Trzy razy column formation to się liczy i to daje nam plus 6 do evasion. Może nie dużo, ale zawsze coś. Dobra. Jeszcze jest ta formacja Thunder Formation. Nie wiem, czy w ogóle mamy teraz rzeczy, żeby ją aktywować. Więc nie wiem, czy się będę spinał na to. Spróbujmy też tutaj coś poupgrade'ować. Momencik. Co mamy z tej formacji? Nic ciekawego. Więc cokolwiek zbudujemy, to będziemy mogli podmienić. Dobrych kamieni nam zaczyna brakować. Dobra, te dwa... Okej. Windmill, mech, fontanna. To nie jest wcale lepsze niczym od tego, co już mamy, to strata kasy. Good Yellowstone za to. Dobra, a Yellow House, mamy już max? Mamy max. Możemy dobudowywać tych rzeczy, które budują... dobudowywać tych rzeczy, które dają nam surowce. Ale mech. Mamy też Ashen House, możemy sobie 3 pobudować. To byłoby 0,3 do Physical. A Good Ashen House 0,5 do Physical. Nie wiem, jak to działają rezystancje, czy nie, jeżeli nie dobijemy pełnej jedynki, czy to, czy nam coś daje, czy nie. Więc nie będę na to stawiał. Dobra, pobudujmy dobry ten domek, czyli jeden good stone, jeden i dwa good clay. I tutaj coś możemy wywalić. Dobra. To też nam powinno sporo komand zwiększyć. Komand plus 22. Przez jakiś czas może nie będziemy mieli problemów z tym. Dobra, mamy jeszcze sporo miejsca, na przykład tutaj. Możemy jednak zbudować ten zakątek Zashin House. A może coś jeszcze innego tam wrzucić. No, możliwości są spore. Dobra, to najbardziej to chciałbym dokończyć, ale chyba na razie nie mamy możliwości. Dobra.
koty coś znowu od nas chcą. Zobaczymy w następnym odcinku. Coś właściwie jeszcze mamy do zrobienia. No cóż, chyba się zdarzy. Niedługo zdarzy się ten event, że Ruci pójdziemy do pomocy Lauruso i będziemy musieli się z Lish znowu spotkać. To będzie naprawdę ciekawe. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!